zakończenia trzeciej kwarty meczu pozostało 2 minuty i parę sekund. Wisła Kraków prowadzi 4 punktami. 39-35. I przewaga zmalała już tylko do jednego kosza. Krzywonos, Wodarczyk. Strefą tu widzę kryje drużyna ze Słupska. I punkty dla Białej Gwiazdy. Nie mogę wszędzie być, ale jestem tutaj w Krakowie i obserwuję. O! Ale nutka! 41-37. Drużyna ze Słupska postrzegana jest w tej grupie jako faworyt, ale gospodarze mają ściany. Mają 6. zawodnika na trybunach. Ale spodziewałem się dzisiaj tutaj w hali Wisły trochę więcej kibiców. Może będzie weekend, będzie więcej. Nie tak dawno byłem na półfinałach Młodzików w Wałbrzychu. Hala pękała w szwach. 500 kibiców było na półfinałach. Może jeszcze dojdą. Wodarczyk. 34 sekundy. I cały czas Biała Gwiazda. Biała Gwiazda na niebie świeci, zaraz na Wisły kosz wleci. No nie udało się młodzikom starszym z Wisły Kraków awansować do finału, może kadetom się uda. W juniorach nie było Wisły, była korona Kraków. Padło 42-37. Przechwyt. I po końcu punkty drużyny Jakubiaka. Wiadomo, trener, który prowadzi reprezentację Polski U20. Bo nie chcę się patrzeć.